Dominiko, spotykamy się dzisiaj na Zamku Piastów Śląskich w Brzegu, na Twoim recitalu, ale również jest to połączone, recital jest połączony z takim wieczorem autorskim księżnej Kamili Bogackiej, gdzie będzie jej wieczór autorski, druga część odnośnie książki. Skąd pomysł, żeby połączyć właśnie te dwa wydarzenia w jednym? Powiem szczerze, ja uwielbiam Kamilkę Bogacką, to jest wyjątkowa osoba, naprawdę cudowna i artystka, i pisarka, i osoba niezwykle uduchowiona, moja cudowna przyjaciółka od dawna, wspierająca i chore dzieci, i potrzebujących, więc jest to naprawdę anioł. Jestem szczęśliwa, że z Kamilką łączymy naszą sztukę, właśnie pięknej książki ze śpiewem, z belkantem włoskim, więc uważam, że jak najbardziej synteza sztuk jest na miejscu i pięknie łączyć tą kulturę wyższą razem, wspólnie dla dobrego, no dla dobrego samopoczucia, znaczy i publiczności, i naszego, bo czujemy, że ta synteza jest w nas po prostu. A jak takie wspaniałe dwie osobowości jak pani i księżna Kamila Bogacka poznali się? Nic się nie dzieje przypadkiem. To było, jak ja to mówię, la forza del destino, moc przeznaczenia. Spotkałyśmy się od razu, zaiskrzyło między nami. Od razu poczułam, że taka piękna, uduchowiona osoba, jaka energia między nami była. Przegadałyśmy bardzo długo i później miałyśmy wspólne koncerty, wspólne gale. No, uwielbiamy się po prostu. Ja uwielbiam Kamilkę na pewno. Chciałam zapytać, co za utwory mogliśmy dzisiaj usłyszeć? To znaczy, były głównie perełki belkantowe, był Bellini, był Rossini, Arditi, Mozart oczywiście, którego uwielbiam. Nie mogło zabrakać naszego Chopina, którego też kocham, popularyzuję na całym świecie. A kto akompaniował przy dzisiejszym koncercie? Akompaniował wspaniały, wybitny pianista, wirtuos, maestro Stanisław Deja, który jest jednym z lepszych pianistów polskich i w ogóle światowych, uważam. No, genialna klasa. Nie dość, że jest klasykiem, to jeszcze potrafi improwizować doskonale, więc jest genialny. Łączy znakomicie muzykę klasyczną, akompaniament, ale też elementy jazzu, muzyki filmowej. Jest to geniusz absolutny. Czy udało przeczytać się już książkę Katarzys Piątej Komory Serca właśnie księżnej Kamili Bogackiej? Tak, przeczytałam. Ja tą książkę otrzymałam w prezencie od Kamili na prezentacji tej książki. To było jakiś czas temu, kilka miesięcy temu, chyba w zeszłym roku jeszcze. Była piękna prezentacja Kamili, piękna gala, na której też miałam zaszczyt zaśpiewać. No i jestem zafascynowana postacią ojca Kamili. No cudowna postać i naprawdę wielki patriota. Warto po prostu promować te wszystkie wartości, które on promował, wspierał ludzi. To jest niesamowite. Leczył serca i duszę. I ciało. A jakie refleksje ci się nasunęły, Dominiko, po przeczytaniu tej książki? Jest to książka bardzo osobista oczywiście, bo była to najbliższa osoba Kamilki. Oczywiście jest, bo cały czas Kamilka powtarza mi, że tato czuwa, że jest blisko, więc no wzruszają. Czuje ducha taty po prostu. Ducha taty. No i to czuć w tej książce. Ona jest autentyczna, ona jest szczera, prawdziwa. Najpięknym językiem opisana. Kobiety niezwykle i wykształcone, i mądre, i inteligentne, więc no polecam każdemu. Wspaniała. Katarzys Piątej Komory Serca Kamilki Bogackiej. Na koniec jeszcze zapytam, gdzie w najbliższym czasie będziemy mogli usłyszeć Twoje recitale, Twoje koncerty, Twoje wystąpienia? Właśnie już teraz z Brzegu, jutro wystąpimy w Szczepanowie w Bazylice z repertuarem sakralnym. Przyjeżdżają włoski tenor, włoski organista też z opery z Florencji, a potem jedziemy do Włoch i do Szwajcarii na kolejne koncerty. Już się wreszcie otworzyło. Chciałam też wszystkich serdecznie zaprosić na galę Pierścienia Patrioty, gdzie będzie właśnie Andrzejek Kiliszewski, gdzie będziemy my i będzie na pewno miło, będzie Tadeusz Koczkowski. Zapraszamy serdecznie. To jest chyba, zdaje się, 17 sierpnia, tak? Zapraszamy. Pięknie, dziękuję za rozmowę i życzę tylko dalszych sukcesów. Dziękuję z całego serca. Pozdrawiam.